Według badań, które ostatnio zostały opublikowane, na pewno elementy białek mleka krowiego potrafią przechodzić i alergizować już płód i prawdopodobnie białka jaja kurzego. Natomiast wiemy w 100%, że alergeny przechodzą do pokarmu matki. I teraz nie wiemy, czy alergizacja następuje in utero, czyli w łonie matki, czy też ona jest związana z tym, że matka, jedząc te alergeny, ma je w pokarmie i pierwsze karmienie już powoduje po jakimś czasie alergizację. Nasz układ immunologiczny jest bardzo skomplikowany, ale główne procesy immunologiczne zachodzą w przewodzie pokarmowym. Kiedyś myśleliśmy, że węzły chłonne, śledziona, wątroba są głównym miejscem, gdzie to wszystko się dzieje. Dzisiaj wiemy, że to przewód pokarmowy jest miejscem, gdzie dochodzi do reakcji immunologicznych. I pierwszy kontakt dziecka jest zawsze poprzez pokarm. I w tym pokarmie mogą znajdować się alergeny. Stąd też apele różnego rodzaju o tym, że należy dziecko karmić piersią, że nie należy dokarmiać mlekiem krowim, bo wiemy, że ta bariera w przewodzie pokarmowym nie jest przygotowana do tego, żeby przyjmować inne mleko niż mleko naszego gatunku, czyli mleko matki.